Cześć, witajcie, z tej strony Grid79. Dzisiaj chciałbym wam pokazać, jak dość łatwo można zdobyć wszystkie 16 glifów, które są potrzebne do swobodnego poruszania się portalami. I tak, przy dwóch pierwszych glifach niestety będziecie musieli się trochę napracować, odwiedzić zapewne kilka stacji kosmicznych, ponieważ spotkanie podróżnika, szansa na jego spotkanie wynosi około 20% na stacji. Podróżnik jest to taka pseudo-holograficzna jako istota. Musimy do niego, jak już go znajdziemy, zagadać. I pamiętajcie o wyłączeniu trybu multiplayera. Generalnie nie ma istoty, co mu powiecie za pierwszym razem, bez większego znaczenia jest to. Akurat ja trafiłem na dosyć gadatliwego. Po pierwszym razie gadacie z nim ponownie. Musimy się zapytać, skąd przybyli. Generalnie tutaj 100 nanitów. Kiedyś to chyba było 33, jeżeli się nie mylę, no ale to i tak nie jest jakoś specjalnie dużo. I jak widzicie, jak włączymy skaner, gdzieś mi uciekło, cholera. Jest nieznany grób na planecie. Co teraz musimy zrobić? Teraz musimy się do niego udać. Niestety najprawdopodobniej nie pokażę wam, jak ten glif wezmę, ponieważ ja już mam wszystkie. A jeszcze trafiło mi się z agresywnymi strażnikami. No ale nie istotne. Przy okazji trochę dopaliłem swojego śmigacza. Jak widzicie, manewrowość ma ponad 1200, hipernapęd ponad 1100. No niestety z potencjałem obrażeń nic nie zrobię, tak samo jak z siłą tarczy. Wszystko dzięki zakazanym ulepszeniom. W większości, muszę przyznać, dają radę. Dobra, lećmy do tego grobu. Na planecie odnajdujemy grób. Ale gaduła, matko jedyna. Zawsze mi się tacy muszą trafiać. Teraz jakbyśmy pobrali znak. Zyskalibyśmy kolejny glif. No ja tutaj mam fragment wspomnienia, tak jak mówiłem, z tego względu, że już wszystkie glify mam. Normalnie byśmy dostali kolejny glif. Musimy tak zrobić dwukrotnie. W zupełności to wystarczy. Ponieważ musimy zdobyć po prostu pierwsze dwa glify. Jak już będziemy mieli dwa glify, musimy odnaleźć się lub udać się, jeżeli już mamy znalezione, do portalu. Okay.
jesteście przy portalu, posiadając dwa pierwsze machina. Tą sekwencję. Weźcie, zróbcie sobie screenshota albo zapauzujcie w tym momencie. Planecie, to znaczy, że jesteśmy we właściwym miejscu. Co teraz trzeba zrobić? Lecimy do stacji kosmicznej. Myślałem, że mi się nie pokaże. Stacja wyjęta spod prawa, ale szczerze nas niewiele to interesuje. Jedyne, co musimy zrobić, to dotrzeć do teleportera. Wybieramy sobie inne bazy. Musimy tutaj wyszukać baz z glifami. Na przykład tutaj mamy glif numer 2. Sobie polećmy tam. Jak byłem ostatnio, to było tych baz tutaj dużo mniej, dlatego trochę byłem skonfundowany tym wszystkim. No i pięknie, zobaczcie, wylądowaliśmy przy samym glifie, także możemy go wziąć i zasuwać dalej. Na przykład weźmy sobie teraz, żeby nie być gołosłownym, tak gdzieś widziałem glif numer 4 był. O, 9, no dobra, no to polećmy do glifu numer 9. A i tutaj mamy kolejny, także jak widzicie, wystarczy po prostu skakać teleporterami raz, dwa, bez problemu
zdobędziemy wszystkie potrzebne nam glify. Także wystarczy się pomęczyć z dwoma pierwszymi, a resztę zdobędziecie spokojnie pod tymi koordynatami, które podałem. Także miłego zbierania i trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym filmie, w którym najprawdopodobniej pokażę, jak łatwo i szybko znaleźć portal, żeby nie spędzać nad tym godzin. Trzymajcie się. Cześć.